wczoraj zawalił swój skok, nie awansował do drugiej serii. I teraz też niestety nisko nad ze skokiem. To lądowanie też pozostawia wiele do życzenia. 101 metrów, ale nie pomógł sobie notami. To jest też taka zmora zawodników niestety, że gdy czujesz na progu, że skok nie idzie, to będzie w tej chwili na pewno trzecie miejsce. Ledwie przekroczone 100 punktów, to później ten skok się od... Aby wypuścić swojego podopiecznego, trenerzy Krzysztof Mięcus i Radek Żidek udali się z szóstką naszych reprezentantów na te zawody do Vikersund. No i popatrzmy, jak poradzi sobie Clemens. Niezła prędkość na progu, no ale odległość niezbyt imponująca. Przed punktem K ląduje młody Polak. Wczoraj był 46, 96 metrów skoczył, dzisiaj znacznie lepiej, 101,5 w serii próbnej. No a teraz, jak widzieliśmy, 102,5 metra. To jest jak na razie czwarta odległość tego konkursu. Jak z wiatrem, dość spora rekompensata, bo miał dość mocny wiatr w plecy, 0,3 metra na sekundę. No i z notą 108,8. I tam jako jeden z pierwszych wyjazdów miał zaliczony Łukasz Kruczek. Krzak w powietrzu. No może... Nie, niestety nie tym razem. Myślałem, że może to będzie ten konkurs na przełamanie, ale odległość 94,5 metra właściwie zabija wszelkie szanse. Też lądowanie... Takie sobie, to nie będą zdecydowanie najwyższe noty. Rozmawialiśmy z Krzakiem przed sezonem. On mówił, że chciałby regularnie punktować w Pucharze Kontynentów. W Pucharu Świata. Wczoraj był tutaj 35. bez punktów. 9. zawodnik poprzedniej edycji Pucharu Kontynentalnego na koniec sezonu. Maciej Kot już odbił się z progu. No dość wysoko nad zeskokiem. No taki poprawny skok, ale bez błysku, można powiedzieć. To jeszcze nie jest ta forma, która pozwoliłaby mu dołączyć do tej grupy kadry, która trenuje z myślą o kolejnych zawodach Pucharu Świata. 103,5 metra w serii próbnej, teraz 104, czyli z Polaków najdalej. Miał wiatr w plecy 0,2 metra na sekundę, niewielki, więc ta bonifikata też duża nie będzie. Noty 17, 17,5, jedne z wyższych jak na razie w tym konkursie. Trenera Koniora. Wczoraj 26, a zatem 5 punktów Pucharu Kontynentalnego na jego koncie. Miejmy nadzieję, że dzisiaj także poradzi sobie w tych warunkach z tylnym wiatrem. No, poprawny skok w tych warunkach, chyba trudniej było mu dalej odlecieć. Dość wysoko wyszedł z progu, ma niezwykle mocne odbicie. Teraz jeszcze tylko ważne, żeby na treningach po tym odbiciu złapał odpowiednią trajektorię lotu, odpowiedni kierunek, aby nie wytracać tej prędkości i tej siły odbicia. 101 metrów. To może być zbyt mało dzisiaj, aby zdobyć punkty, aby awansować do 30. Na razie jest dość daleko, 13. dopiero po skokach 22 zawodników. Słaba jak na razie postawa Polaków, no cała nadzieja w Stefanie Huli. W 7. 120,5, świetny pierwszy skok z pomocą wiatru, był 6. na półmetku, 113 dołożył w drugiej serii. Dzisiaj 108,5 w serii próbnej, Stefan Hula już na rozbiegu. No, poza punktem K ląduje, ale to nie był tak dobry skok jak te wczorajsze próby. Widzimy też po geście zawodnika, że jest niezadowolony. Przed tygodniem 43 w Wiśle w zawodach Pucharu Świata. Liczyliśmy, że tutaj poradzi sobie nieco lepiej. W poprzednim sezonie Pucharu Świata tylko 2 punkty wywalczone także w Wiśle. Tutaj po skoku 38 zawodników. Wybiera wariant bezpieczny. Krzysztof Mięcus daje znak do ataku i atakuje Maciej Kot. Względnie nieźle to wyglądało po wyjściu z progu. Zobaczymy pewnie na kamerze od frontu. 106 metrów względem tego, co było w pierwszej serii. Poprawa o 2 metry. Trochę ucieka prawa narta. Ale technicznie wyglądało to już względnie przyzwoicie. 106 metrów, mamy potwierdzenie. 225,5 punktów. To Mięcus już tam czeka, aż... Zapali zielone światło Ole Gunnar Fidjestel. No i jest sygnał dla Polaka. Popatrzmy na drugi skok Stefana Huli. No, niestety niezbyt udany, krótki. Widać było po wyjściu z progu, że dość nisko obrał tą trajektorię loku, dość nisko leciał nad zeskokiem i to jest tylko 104,5 metra. Wczoraj Stefan bardzo dobrze, 7. miejsce, 120,5 metra w pierwszym skoku z pomocą wiatru, a teraz ten wiatr także był sprzyjający, to było 0,2 ponad metra na sekundę pod narty, no ale tego nie wykorzystał. Błąd na progu spóźniony chyba ten...